Cześć, to Ernest. Dzisiaj jest ze mną Paczol. Siema, ja jestem Paczol, a w tym filmiku przedstawię wam 5 protipów, z którymi uda wam się podbić pole walki w Fortnite Battle Royale. Zanim zaczniemy, pragnę wam serdecznie podziękować za 60 tysięcy subskrypcji. Szykujcie się na kolejne giveawaye. Jakiś czas temu razem z Holmem przygotowaliśmy dla was filmik z protipami, o których mogliście nie wiedzieć. Do tego filmiku ja i Paczol także przygotowaliśmy raczej mniej znane triki oraz zaktualizowaliśmy niektóre sposoby znane wam z pierwszej części protipów. Pamiętacie protip ode mnie z odbijaczami? Czasy się zmieniają, a wraz z nimi meta gry. Piramidy w Fortnite Battle Royale stale zyskują na popularności w swojej niezedytowanej formie. Do jakiegoś czasu, aby wystrzelić się do przeciwnika, albo zwyczajnie przyspieszyć ucieczkę od burzy, stawiałem kilka ramp, a na końcu zedytowaną i obróconą piramidę, na której tak kładłem odbijacz. Niezły pomysł, ale teraz nie jestem w stanie solidnie się obudować, ani przyblokować przeciwnika piramidą. Do tego wymaga to ode mnie kliknięcia 3 różnych przycisków w krótkim odstępie czasu, co nie dla każdego jest wygodną opcją. Jest jeszcze jedna opcja z postawieniem 2 ścian, ale to marnuje 2 razy więcej materiałów i czasu co skok. Może też obracać na końcu rampę, ale obracanie struktur w tej grze może być ryzykowne. Dlatego przekażę wam nowy sposób na wystrzelenie się za pomocą bouncerów. Najpierw zbudujcie ramp, ile potrzebujecie na swoje ucieczki lub dojazd, a teraz na końcu, zamiast kłaść ściany czy zedytowaną piramidę, wyskoczcie, zróbcie obrót o 180 stopni i połóżcie kolejną rampę, a na niej czekający w ekwipunku odbijacz. Jest na ten moment mój ulubiony sposób na użycie bouncerów. Polecam jednak chociaż raz to sobie przećwiczyć na placu zabaw, żeby być pewnym, gdy sytuacja stanie się gorąca. Drugi protip z naszej listy pozwoli wam przyspieszyć swój bieg za pomocą ramp na płaskim terenie, ale tym razem już bez odbijaczy. Po aktualizacji 5.1, jeśli zbudujemy strukturę na miejscu, w którym stoi gracz, nie tylko zacznie ona sygnalizować, że można przez nią przenikać, ale jeśli może, to wypycha ona gracza blokującego tą strukturę. Okazało się, że można to w sprytny sposób wykorzystać z rampami podczas biegu. Jeśli znajdujemy się na płaskiej powierzchni, wyciągnijcie swój plan i wybierzcie rampę. Teraz zacznijcie biec i spójrzcie maksymalnie w dół. Wystarczy położyć odpowiednio rampę i podskoczyć. Ten manewr powinien was znacząco przyspieszyć na moment. Dzieje się to tak prawdopodobnie z powodu wcześniej wspomnianego nowego rozwiązania problemu graczy przenikających przez ścianę. Nie przyda to się raczej podczas strzelanki z przeciwnikiem, ale może kiedyś wam uratuje życie, kiedy będziecie uciekać od burzy. Kolejny tip, który zaktualizuje stary sposób, pozwoli wam zbudować tak zwany super launchpad, ale tym razem już bez zabawy w edytowanie budowli. W starszym filmiku pokazaliśmy wam, że trzeba najpierw zbudować 2 podłogi, zabudować tę drugą oraz postawić odpowiednio zedytowaną ścianę i wtedy wystarczyło dodać do tego launchpada i odbijacz. To rzeczywiście działało bez zarzutu, ale okazało się, że można to wykonać o wiele szybciej. Do wykonania super launchpada nadal potrzebujemy odbijacza i launchpada, ale tym razem o połowę mniej czasu, materiałów i 0 edytowania struktur. Wszystko co musicie zrobić to postawić podłogę i ścianę. Na podłodze postawcie launchpada, a odbijacz na ścianie. Teraz stańcie z boku launchpada w ten sposób i wycelujcie celownikiem w ten ruch tego trójkąta na odbijaczu. I teraz wbiegnijcie w odbijacz. Ten ruch wystrzeli was w powietrze z taką samą siłą co w przypadku starego sposobu, ale o wiele szybciej i taniej. To jednak wymaga kilku prób, więc żeby nie przegrać przez to głupio meczu, przetestujcie ten sposób na placu zabaw, aż w końcu będziecie mogli wykonać ten manewr w mgnieniu oka. Każda broń ma swoją animację wyciągania, co znacznie spowalnia przełączanie się między nimi i nieraz sądzi o tym, czy przeżyjemy, czy nie. PC-towi gracze odkryli jednak sposób na ominięcie tego czekania. Spójrzcie sami. Jest to ogromna różnica i na pewno może wam pomóc podczas bliskiego starcia. Pozwólcie, że pokażemy wam, co zrobić krok po kroku. Najpierw wyciągnijcie dowolną broń z ekwipunku, wykonajcie emotkę i przełączcie ją na inną broń. Przez cały czas trzymajcie przycisk strzału, to powinien być lewy przycisk myszy. Aby ten trik zadziałał, wykonajcie to w szybszym tempie. Odpowiem jeszcze na pytanie, jak zwindować emotkę pod przycisk. Wystarczy, że wejdziecie do swoich ustawień i w zakładce z rolami klawiszy znajdziecie funkcję pole emotki. Tutaj wybierzcie sobie pole emotki. Ernest na przykład ma emotkę na polu 4 zbindowaną pod przyciskiem na myszce. Z jakimi emotkami to działa? To musicie sprawdzić już sami, przetestujcie z tymi, które sami macie, ale użyjcie jedną z przykładowych na filmiku. To powinno działać z większością emotek.
piąty, już ostatni protip, pozwoli wam dosłownie wyłączyć pułapkę przeciwnika. Co ciekawe jednak, ten trik w grze możliwy jest już od drugiego sezonu, więc wygląda na to, że jest to celowa mechanika gry. Tak czy siak, duża część graczy może o tym nie wiedzieć. Może nie przyda się to w każdej sytuacji, ale jeśli nie chcecie zwracać uwagi przeciwnika, albo macie mało amunicji, to na pewno wam to pomoże. Wystarczy, że wyciągniecie piramidę i w edycji wybierzecie dowolny kafelek, tak aby powstał taki rożek. I voilà, jesteście bezpieczni, ponieważ z jakiegoś powodu pułapka was nie widzi. I to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że te porady przydadzą wam się podczas waszych starć na Fortnite Battle Royale. Zapraszam także na mój kanał, gdzie zobaczycie nowe skiny, gierki, nawet już customy. Dlatego zapraszam na kanał Patchol, zostawcie tam suba, lajka i oczywiście dzwonek. Pozdrawiam, cześć!